Siema, z tej strony Dyżo. Witamy w Tarnowie z taką kurwa piękną pogodą. Tutaj za mną jest jeszcze Fazar, M2. Właśnie. I samochód za tobą. Tylko z tej strony uliczne flow wytwórnia. Chciałem zaprezentować ziomka z Pomorza, a materiał nowy, który ukaże się 24 sierpnia. Nazwa jest Carpe Diem, ten słowa. Dysiek, Dyzio. Cały czas do przodu pracujemy. Jak widać, kartek odbiła i jeszcze tekstu. Nie, no to zostało nam jeszcze tylko 5 nagrań do zrobienia praktycznie, nie? No, także już. Tylko dać kapelecik. 24 sierpnia płyta będzie w formie fizycznej. Wszystko jest, bo jeszcze będzie informowana na pewno. A my tu co? A my tutaj. Dalej kontynuacja. Kontynuacja, bierzemy się do roboty. No, będzie warto przesłuchać. Pozdrawiamy z Tarnowa. Jak jedna nuta wers zabiera siłę w ustach, wiem. To nie to samo, co zawsze będę starał się wdrożyć, dopóki wena mnie nie zgaśnie. Dyzio i kacha. Dyzio, no to nawijaj. Czekaj, muszę znaleźć kartkę. Moją kartkę. Która to jest teraz? No to ładnie by tego. Stary, która to była teraz? Dysiek, no to wchodź do kabiny. Dobra. Właściwo? Czekaj, zapal syn może. Właściwo, jest już. Gadniamy. No. Dobra. Próbujemy. No podgłosić słuchawki? Mam chyba. No, są dobrze. No, no to nagrywaj. Dawaj. No bądźcie. Nie słyszę. Powoli podgłosić mi. Kolejny raz patrzę pusto w okno, stałą wzrok kieruję ku niebu, dziwne, nie widzę cię tam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, weź jeszcze raz to włącz. No to teraz poprawkę robimy. Dobra, puśćcie. No. Puśćcie. Kolejny raz patrzę w puste okno, sam wzrok kieruję ku niebu, dziwne, nie widzę tam gwiazd, księżyc zgasł na chwilę i zapalił się z powrotem, widzę kartkę i długopis w ręce, tekst. Próba 3. No, start. Okej. Kolejny raz patrzę w puste okno, sam wzrok kieruję ku niebu, dziwne, nie widzę cię tam. O ciężkiej próbie, czwarta próba. Kolejny raz patrzę w pusto okno, sam wzrok kieruję ku niebu, dziwne, nie widzę tam gwiazd, księżyc gasł na chwilę i zapalił się z powrotem, wziąłem kartkę, długopis w ręce, tekst miałem w głowie. Na siebie to najważniejsze, zmasz tą górę i stwierdzić, że zbierasz swoje ty też jest. No, Dyzio, jak tam z płytą? Idzie dobrze, ale... Co? Patrz. Co się... No, tekst za tekstem widzę. Tekst za tekstem będzie. No. Także produkuj kontynuację już. Już prawie połowa. Znaczy, no połowa już. Przygościnne zwroty. Carpe diem. Elegancko. Goście są. Wszystko jest tak. Ma być. Dobra, chodź tu Dyzek, bo ja muszę nagrać nutę, dograć ci się na płytę. Rozdupcę tę kabinę. Dobra, czekam już pół godziny. Dobra, gotowy? Nie kurwa, dawaj to. Tuż za rogiem anioł śmierci śledzi twój cień. Kochaj mocno, bo może być to twój ostatni dzień. Mówię carpe diem, nie nazywaj tego snem. Miłość i szacunek może rozwiać w sercu gęstą mgłę. Dyzio, a co kurde z tym kawałkiem do Henry'ego? Mam gdzieś tekst, ale... Nie wiem gdzie. No to była jakaś kopara. Już widać, że jesteś starszy. Nie pomagają powery.
Już widać, że jesteś strasznie zmęczony. A ty jeszcze, kurde, jeszcze czeka. Przerobiłbyś teksty, to byś też był zmęczony, kurde, z tym. Nie tyle, ile tekstów poleciało dzisiaj, to jest... No. Dobra. Trzeba do studia wracać. Trzeba, ale myślę... Kontynuować kolejne kawałki. Jest ponad pierwsza w nocy. I dalej pracujemy nad płytą, nie? Nie poddajemy się. Lezio, dopisz refrena. Czekaj, jeszcze raz. Dyzio, jak się czujesz po nagrywce? Nogi to... Gardo to mam chyba w dupie. Przeryte jak pies, nie? Tak? Ja mam siły, całe szczęście, że to już koniec, stary. Co została tylko jedna nawika do jutra i... Koniec płyty. No, dzięki Bogu. Nie spać. Co? Gdzie? A pierwszy muszę tutaj ogarnąć i wtedy idę spać. Siemaneczku, to już jest piąta rano, a my dalej nawijamy, stary. Masakra, to co się dzisiaj dzieje, to jest masakra. No, carpe diem. On laptop, jakąś ścieżkę. Cały czas, bez przerwy. Wiesz, co ci dzisiaj czeka? Teraz? Poprawki. No. Trzeba zrobić już dokładnie do końca. Dobra, dobra, dla niedobiarków nie, musimy im pokazać, no, która godzina. Jest godzina. No, jak widać, jest centralnie 5:02. No. Wszyscy śpią, a my nie śpimy, bo my pracujemy. Dyzio, Hazar, jeszcze pioneczka. Została, jeszcze została jedna akcja mała, trzeba nagrać jeden track, tam został. No. Już nie miałem siły, żeby tekstu wymyśleć. No. Ale to nie nic, teraz to wymyślę, zaraz to wymyślę. No, dokładnie. Że co, do usłyszenia znowu za jakiś czas. No i dalej toczą się prace. No. Zesrani już zmęczeni. A teraz Hazar będzie musiał nawijać. Teraz wbija Hazar do studia, stary. Dawaj Hazar, dawaj. Cześć. Pokazanie, co się teraz stanie! Kowanie! Dla sportu! Z pierwszego sortu! O tak. I Hazar, zajmujesz się masteringiem. Na donut z mojej płyty. No w sumie nie spaliśmy nic. Drugi master ogarniam. Tak, to jest nasze posiłki. Od samego rana walczymy z kubusiami. No, dobrymi tatusiami. Abstynencja to jest po prostu. Dokładnie. Jeszcze tylko gościnne zwroty. No i będzie, no, i będzie gotowe wszystko. Tylko jeszcze czarna i kamura. No. Będzie si. Także co, widzimy się 24 sierpnia z płytką na internecie. No. Dodatkowo w formie fizycznej też będzie dostępna, więc... No co? Na zapowiedź sprawdzajcie. Sprawdzajcie zapowiedź. Na razie, trzymajcie się. Witam, to jest Tarnowa, dużo was wita. Dobra, ze mną teraz... Hazar, M2. Tak, na ławeczce sobie siedzimy już po wpierdalaniu bułeczek. Tarnowskich bułeczek. Tarnowskich bułeczek. Z taką piękną pogodą, jak widać, słoneczko. No i co, chcieliśmy zapowiedzieć płytę, która wyjdzie 24 sierpnia, to będzie moja płyta. Płyta Carpe Diem, taką piękną płytkę. No, no znajdą się na nie fajne osoby, znajdzie się na nich Hazar, MQ, będzie Czarna, będzie Kamura, będzie Henry, Kacha, będzie Iza, Sasza. To sporo osób, naprawdę, ciężko tak od razu wymieniać to wszystko, bo trochę tego będzie. Na płycie znajdziemy tak 10-12 tracków, cały czas pracujemy nad nią. Jesteśmy na razie w połowie płyty. Tak naprawdę, cały czas pracujemy wytrwale, wczoraj siedzieliśmy prawie do 3 rana, dzisiaj będzie podobnie. Dzisiaj nagraliśmy kawałek. Tak, kawałek. Razem z MQ dzisiaj skończyliśmy tą nutę, jakieś godzinę temu już. A teraz sobie odpoczywamy, zbieramy wenę. Siły, wenę na kolejne nawiki dzisiaj. No tak, jeszcze tak, chcieliśmy zapowiedzieć, właśnie, to będzie nagrywane w studiu u naszego przyjaciela, Hazara. Wszystko jasne. Uliczne flow, tak. Rekord. Tak jest. Chcemy właśnie zapowiedzieć ziomka z naszego studia, Ario WZP. 4 dni po premierze Dyzia, 28 sierpień. Tak jest. Nakaz przekazu, Ario WZP, też gościnie będzie. Hazar. Polecamy. Dyzio będzie. Tak jest. Także będzie to dobra płyta. Z tego co mi wiadomo, ma być w wersji fizycznej. Jeszcze do tego właśnie tutaj Hazar z ekipą montowali klipik sobie, który też trzeba zapowiedzieć. Za 3 tygodnie będzie na sieci, bo opowiedz trochę o nim.
No, promujący płytę Echo Składu, Ciapka, Hazara, Ogana oraz Andriego. Klip ujawi się za 3 tygodnie. W miarę pozytywnie powiem tak, że kręcimy u nas w Tarnowie. Tak. Do kawałka Tarnów Nowa Huta. Gościnnie oczywiście Czarna. Więc sprawdzajcie to. Piąteczka. 5. Trzymajcie się. O, to się powycinala i to...